serdecznie na kolejnym nagraniu w MCTV. Gdy opadają liście u roślin cytrusowych, nam opadają z bezradności ręce. Z tym utrapieniem można sobie jednak doskonale poradzić, znając odpowiednie metody postępowania. W przedstawionym opracowaniu właściciel strony naszecytrusy.pl pragnie Wam pomóc i pokierować tak, żeby Wasze cytrusy wyglądały zawsze tak, jak po ich zakupie. Z uwagi na to, iż opracowanie jest bardzo obszerne, postanowiliśmy podzielić je na 3 odrębne nagrania. Po wysłuchaniu całości będziecie mieli do dyspozycji pomoc, jakiej nie znajdziecie w żadnym innym miejscu. A więc zapraszamy. No to zaczynamy. Zakupiliśmy właśnie piękną i zdrową roślinę cytrusową i oczekujemy od niej tego, że tak zawsze już będzie wyglądała. Po rozpakowaniu paczki i wyjęciu cytrusa dokonujemy oględzin jego stanu i kondycji. Jeżeli podczas transportu uszczerbku doznały niektóre gałązki i liście, to należy je bezwzględnie usunąć. Robimy to dlatego, żeby potem w przyszłości mieć pewność, że żółknące listki są tymi, które przebarwiły się u nas w domu. Teraz ustawiamy roślinę w miejscu jasnym, ale nie narażonym na bezpośrednie promienie słoneczne. Jeżeli jest to lato, to najlepiej umieścić cytrusa blisko okna, ale nie na parapecie. Zimą spokojnie parapet będzie odpowiednim miejscem. Chodzi o to, aby roślina przeszła okres aklimatyzacji jak najspokojniej. Nie podlewamy od razu dużo cytrusa. Robimy to tylko wtedy, kiedy wierzchnia warstwa podłoża wyraźnie zmieni kolor na jaśniejszy, czyli nieco przeschnie. Gwałtowne nawadnianie może nawet doprowadzić do utraty rośliny. Najpoważniejszy błąd, jaki się popełnia przy zakupie cytrusa, to nadmierna troska o niego. Moglibyśmy zaglądać do niego co chwila i częstować go zabiegami ułatwiającymi mu życie. Jeżeli roślina po zakupie jest mocno podlewana i ma bardzo mokro, przeważnie zaczyna gubić liście. My myślimy, że przyczyną ich opadania jest mała wilgotność podłoża. Dolewamy więc oliwy do ognia, czyli wody do doniczki. Wydajemy tym samym wyrok na nasze niedawno piękne drzewko. W tym momencie zalaliśmy bryłę korzeniową wodą i utrudniliśmy dostęp tlenu do systemu pobierającego ten właśnie składnik. Roślina, będąc w stresie, nie poradzi sobie z przetworzeniem zbytniej ilości wody i przeważnie ginie. Tak więc wody tylko tyle, aby podłoże całkowicie nie wyschło. Cytrus podczas swego wzrostu powinien być jak najmniej obracany. Jeżeli tak zrobimy, to roślina znowu straci kilkanaście dni na przystosowanie do nowych warunków świetlnych. Tak więc obracanie tylko wtedy, jeżeli jest to niezbędnie konieczne. Postarajmy się, aby w tym pierwszym okresie po zakupie temperatura otoczenia cytrusa była zbliżona do 20 stopni i raczej stała. Taka temperatura jest dobra, jeżeli kupimy roślinę latem. Jeżeli natomiast dokonamy tego zimą, to najlepiej takie drzewko ustawić w chłodnym miejscu. Temperatura w granicach 10-15 stopni powinna być dobra. Jeżeli będzie wyższa, koniecznie trzeba zastosować częste zraszanie liści. Jeżeli bowiem cytrus wszedł już w okres spoczynku i przed sprzedażą był trzymany w niskiej temperaturze, to po wniesieniu do domu dzieje się tak. Uśpiony system korzeniowy pobiera i rozprowadza znikome ilości wody i składników pokarmowych. Na dodatek w niskich temperaturach względna wilgotność powietrza jest wyższa, czyli roślina wchłania wilgoć całą swą częścią nadziemną. Po ustawieniu natomiast rośliny w pomieszczeniu suchym i ciepłym, liście gwałtownie odparowują wodę, a uśpiony system korzeniowy jej nie dostarcza. W takim razie liście najnormalniej w świecie usychają i opadają. Częste zdraszanie jest w takim wypadku bardzo wskazane, aż do momentu całkowitej aklimatyzacji. Można nawet w początkowej fazie takiego przystosowania do nowych warunków cytrusa nakryć workiem foliowym, co wydatnie zwiększy wilgotność w jego otoczeniu.
Woda padająca na rośliny w naturze jest miękka, czyli pozbawiona wapnia. Jest ona bardzo ważnym czynnikiem i wyznacznikiem powodującym dobry wzrost lub kłopoty z nim związane. Woda kranowa przeważnie jest zanieczyszczona wapniem, który powoduje zmianę prawidłowego pH podłoża na bardziej zasadowe. Jeżeli zastosowane przy zakupie cytrusa podłoże miało pH zbliżone do 6, to po pewnym czasie podlewania wodą z wapniem doprowadzamy do przechodzenia jego pH na bardziej zasadowe. Po osiągnięciu pH równego 7 i powyżej tej granicy doprowadzamy do przejścia składników pokarmowych w związki nieprzyswajalne dla rośliny. Powoduje to braki pewnych składników, chociaż tak naprawdę stale je dostarczamy w odpowiednim nawożeniu. Objawem takiego stanu rzeczy jest żółknięcie i późniejsze opadanie liści, ograniczenie wzrostu i podatność na choroby oraz pasożyty. Czyli wodę stosujmy miękką, najlepiej deszczówkę, z czystego strumyka, studni lub z braku innych możliwości demineralizowaną, czyli destylowaną. Taką stosujmy też do zabiegu zraszania rośliny. Woda twarda powoduje po pewnym czasie na liściach białawy nalot, na bazie którego później chętnie zaczynają rozwijać się roztocze, takie same jak w naszych dywanach. Odchody produkowane przez roztocza są świetnym siedliskiem dla chorób grzybowych. Cytrusy zraszamy przez 2 tygodnie po zakupie 3 razy dziennie, a potem możemy nawilżać listki tylko rano i wieczorem. Jeżeli już ktoś nie może zapewnić odpowiedniej wody i ma tylko dostęp do kranu, to niech przynajmniej przegotuje wodę i po odstaniu na drugi dzień zastosuje do podlewania. W zależności od tego, w jakim stadium rozwoju kupiliśmy cytrusa, musimy dostosować czas jego przesadzenia do innej doniczki. Przeważnie tak jest, że zabieg ten należy zastosować bezpośrednio po zakupie. Jak to sprawdzić, czy już czas na zmianę podłoża? Najlepiej wyciągamy ostrożnie cytrusa z doniczki i patrzymy, czy korzenie dokładnie wypełniły i przerosły ziemię. Jeżeli tak jest, to będą dobrze widoczne na zewnątrz podłoża. Jeżeli są niewidoczne, to możemy spokojnie poczekać do przyszłego roku. Bardzo ważną sprawą jest to, aby do przesadzania stosować zawsze taki sam skład podłoża. Najlepsze rezultaty uzyskiwałam z takim oto podłożem. Ziemia ciężka, gliniasta, jedna część. Ziemia organiczna, kompostowa, 2 części. Ziemia torfowa, pH między 5,5 a 6,5, 2 części. Do takiej mieszanki można dodać trochę grubego piasku. Na doniczkę Fi18 wystarczy mała garść. Dobrze zawsze zrobi też dodatek perlitu, który znakomicie poprawia strukturę gleby i ma nieoceniony wpływ na korzenie, zwłaszcza u małych sadzonek. Po dokonaniu przesadzenia najlepiej od razu wziąć kartkę papieru i zapisać użyte proporcje. Taką kartkę składamy kilka razy i umieszczamy w torebce foliowej. Następnie przylepcem przyklejamy ją do doniczki, najlepiej od niewidocznej strony. Zróbmy to natychmiast po przesadzeniu, bo jeżeli nie zrobimy tego właśnie w tym momencie, to nie zrobimy tego już nigdy. Szybko zapomnimy, co i jak stosowaliśmy i przy następnym przesadzaniu będzie problem z odpowiednim doborem podłoża. Powiem tylko, że odpowiednia jakość ziemi do tych właśnie roślin spełnia ogromną rolę w ich prawidłowej wegetacji i rozwoju. Kłopoty z liśćmi właśnie często biorą się z nieprawidłowego doboru proporcji podłoża i nieodpowiedniej jego kwasowości.